Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Widziałeś krótki urywek z tym produktem, jeżeli chodzi o aplikację. Słuchaj, jest dobrze. I dlatego polecimy na surowo, gdyż ponieważ chcę ci pokazać, nie wiem, kurczę, a wezmę tę mikrofibrę od Epixa. Moje ulubione, jeżeli chodzi o takie zabawy i pasty finiszowe. Słuchaj, produkt, jeżeli chodzi o aplikację, bajka. Produkt, jeżeli chodzi o połysk. No i tutaj najwyższy level. Na aucie leży Pure Chemie Car Dryer, czyli osuszacz uzupełniony ich Quick Detailerem. Później kolejne mycie, tylko Quick Detailer od Pure Chemie jako osuszacz. Uwielbiam go. Filmy prawdopodobnie już były. Chciałbym ci pokazać, jaki ten skurczybyk daje połysk. Tutaj nie doszukujemy się trwałości. Zapach obłędny, słodki. No wszystko, mistrzostwo, naprawdę, rewelacja. Nie doszukujemy się tej przyciemnienia i trwałości. Tutaj tylko i wyłącznie połysk. Naprawdę. I tutaj od razu powiem, produkt zasługuje na półkę na najwyższym levelu, czyli CC Water Gold. Tak go widzę. Gion
ceramik. Naprawdę rewelacja. Ja oszalałem. Kiedyś na Facebooku chyba wrzucałem film w ogóle z tym produktem. Stryk. Na maskę nie wjeżdżamy, bo tutaj testuję jeden produkt w trzech wersjach. Zobacz, co się dzieje. Ojejku, i ten zapach. Słuchaj, i to jest już poślizg. Kolejna rzecz. I to jest już produkt, nie lubi aplikacji na mokro jako osuszacz. Zobacz. Ja. Gniecie beret, naprawdę. Ja już, ty pewnie tego nie wyłapiesz, ale ja już tu widzę, że jest masakra. Wydajność, kosmos. Tak naprawdę w tym produkcie nic mnie nie wkurza. Zobacz. Jeszcze raz. A na początku wiadomo, warto sobie uzupełnić mikrofibrę. Nic tu, nic mi nie przeszkadza. Ja to aplikowałem zimą przy niskich temperaturach. Aplikowałem produkt, a nawet zobacz, jak wodę załapię. I tak nie ma problemu, ale nie lubi wody. Ja, moim zdaniem, aplikacja na sucho to jest jego właśnie miejscóweczka. Już, słuchaj, produkt idiotoodporny. Jak ktoś mi powie, że z tym produktem miał problem, to ja już nie pomogę. To ja już nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, co mam powiedzieć. Kolejny panel. I zobacz, to jest raz, ciach, ciach, ciach. Pstryk, odwracam. A nawet jakby nie odwrócił, on już wysycha, on znika. Już, tak naprawdę mała smuszka tutaj została, która... Zobacz, na białym lakierze, jak to leży, na mańku. Naprawdę, tutaj nie doszukujemy się żadnego przyciemnienia. Tutaj tylko i wyłącznie połysk. I robi to fantastycznie. Trwałość, można powiedzieć, że do kolejnego mycia. Coś się będzie bronił, ale nie doszukuj się tutaj, że jakiegoś zabezpieczenia. Tutaj ma być szybko, sprawnie i błyszcząco. I to daje, skurczybyk. Siedzi na wszystkim. Naprawdę na wszystkim. Poczekaj. Okej. No dobra. Przelecimy na drugą stronę w cieniu. Zaatakuję tutaj teraz. Teraz tak. To było z gęstym, dłuższym włosem. Z krótkim włosem. Bez różnicy, jaką weźmiesz mikrofibrę. I tak będzie zajebiście. Raz, dwa, trzy. I wlatujemy. Niam, ciadziam, ciadziam. Pstryk. Odwracam. I słuchaj, to jest już. Tak się właśnie pracuje tym produktem. Tak właśnie powinny wyglądać produkty, jeżeli chodzi o szybki strzał, odświeżenie lakieru. Kurwa, zobacz, co się dzieje. Obłęd. Zobacz, jak to leży. Gniecie, no gniecie, naprawdę. I słuchaj, tu nie ma... Ile ja tu jeżdżę z tym panelem? Ponad rok, jest tylko uzupełniane. Fakt, że jest czyste, myte często. I czuję, że ten lakier powinien już złapać maszynę i chociaż finish, bo już zaczyna być taki nieprzyjemny. Tu pełna korekta, dwa etapy plus produkt w trzech wersjach i tutaj produkt bez korekty. Zobacz. No, co tu dużo mówić? A, przejdziemy jeszcze. To teraz wezmę inną mikrofibrę. Wezmę tłustą, żeby nie było. Do wosków. Obłędny zapach, aplikacja, połysk. To jest wszystko to, co bym chciał w produkcie, który, powiedzmy, miałby mi dać piękne uderzenie i się nie namęczyć. No, tutaj troszeczkę więcej materiału, żeby uzupełnić włos. No, zobacz. Czy go dasz dużo, czy go dasz mało. Tak, tutaj mamy powłokę, to już jest w ogóle obłęd. Na powłoce poślizg to masz taki, że kurczę, mikrofibra ucieka. Tam, tarararam. Już, to już tak można powiedzieć. Masakra. Fenomenalnie. Tutaj mam odcięcie. Powłoki do eliksiru. I odcięcie nam zostaje. Pięknie. Jeszcze jedno podejście. A, na szybie jeszcze, właśnie. Żeby nie było, że ominąłem szybę. Ale zapach.
Stryk. Tam, tararara. Zobacz, jak odparowuje. Sam, no w ogóle znika. No i oczywiście nity z fibry. Ta fibra to już ma tyle lat, że kurczę, powinienem się dawno wyżyć, ale służy. Dobra, przetrę jeszcze drugą stroną. No zobacz, no i poślizg. Poślizg, połysk, jest najwyższy level. Jeżeli chodzi o trzymanie się brudu, nie jest to jakiś król, jeżeli chodzi o samooczyszczanie, ale tak jak mówię, ja tutaj połysk i aplikacja i zabawa. Zobacz, jak to wygląda. Tak lubię, tak jest fajnie. A pomyśl sobie, żeby tu siedziała powłoka, która daje piękne szkło i uzupełniasz tym byczkiem. No, masakra. Dobra, jedziemy dalej. Pojadę jeszcze te dwa panele, pomęczę cię troszeczkę tą mega trudną aplikacją. Tam param pam pam. Tam param pam pam. No i co, Marcin? Na pewno masz jeszcze jakieś zastosowania co do tego produktu. Nie wiem, czy jak uzupełnia powłoki. No, moim zdaniem jest to produkt, który, kurczę, no, jest do szybkiego strzału. Jedziesz gdzieś, kurczę, na zlot i nawet przed zlotem właśnie. Jeżeli chodzi o kurz, jeżeli chodzi o odkurzenie sobie auta, ja widzę to tak. Mistrzem, jeżeli chodzi moim zdaniem na chwilę obecną, na nietrzymanie się kurzu, jest CC Water Gold Premier. Tak. Ostatnia wersja V2. Tak naprawdę on siedzi tu na masce. Tak naprawdę przy królu i przy drugiej wersji. Kurczę, jak to powiedzieć? No bo to jest, ma trzy wersje ten produkt. No dobrze, niech będzie, że 1, 2, 3, czyli ostateczna wersja, to zmiażdżu. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o niełapanie kurzu, dla mnie jest mistrzem. Dobra, ostatni pan. O, tu jest nawet trochę wody. Będzie wyrywać włoski z mikrofibry pewnie. A nawet nie. Tam, tarararam. Okej. Okay. I to jest cała zabawa. A, i właśnie ten zlot. Jedziesz na zlot, wyskakujesz z tym produktem, zbierasz miękką, delikatną fibrą kurz. Oczywiście. Czy powstaną wtedy mikrorysy? Pewnie tak, no kurczę, ale wiadomo, jak to jest. Jeżeli jest jakiś kurz na aucie, no to nie robimy takich rzeczy, ale jak już musisz, to ten produkt sprawdzi się do takiego strzału idealnie. No, znaczy, no co ja tu chcę docierać, nie wiem. No dobra, to tak przetrę jeszcze dla zasady. Tak jak mówiłem, jak złapie wodę, kurczę, no on tak stawia delikatny opór. Oczywiście nie ma jakoś strasznej masakry, ale na sucho to jest jego właśnie miejsce. No patrz, kurde, rewelacja. Bardzo mi się ten produkt podoba. Zobacz, wydajność jaka jest, a ile ja go już zużyłem. Naprawdę, jeżeli chcę podbić połysk, to rewelacja. Znaczy, no wiadomo, że i... Z goldzikiem to jest tak, że tutaj też niektórzy stawiają na trwałość i bardzo dobrze. Jako zabezpieczenie, jako połysk i trwałość, no jest król, ale jeżeli chodzi o połysk, to on robi to naprawdę świetnie. Giant Ceramic również. Ceramic również robi fenomenalną robotę. Kurczę, stawiałbym go prawdopodobnie na tej samej półce co Giant Ceramic. Mój ulubiony taki naprawdę i CC Water Gold. Tutaj te trzy sztuki naprawdę mega robota. Zobacz. No fantastycznie, tak tylko chodzić i oglądać. No dobra, słuchaj, ja sobie zrobię z tyłu jeszcze w piano. Zrobię sobie jeszcze, jak to się nazywa, dyfuzor tym produktem. Tak naprawdę nie ma miejsca, którego by nie podbił. Wszędzie usiądzie fantastycznie. Czy to będzie szyba, czy to będzie lakier, czy to będzie folia. Wszędzie się sprawdzi. Na lakierze, jeżeli chodzi o połysk, moim zdaniem najwyższy level. Rewelacyjny zapach, rewelacyjny połysk i rewelacyjna praca tym produktem. Tak naprawdę jest idiotoodporny. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!